Świadoma ciąża jest to takie poczucie, kiedy, taka sama nazwa wskazuje, jesteśmy kompletnie świadomi tego, co się dzieje. Czyli zdajemy sobie sprawę, jak się czujemy, zdajemy sobie sprawę, jak czuje się nasze maleństwo, co się dzieje z naszym ciałem i nie tylko fizycznie, ale też emocjonalnie. I teraz świadoma ciąża to nie tylko stan taki perfekcyjny, kiedy jesteśmy cały czas szczęśliwi i po prostu wszystko jest idealnie. Mogą być momenty, mogą być dni, tygodnie, kiedy nie jesteśmy w takim nastroju, ale świadomość jest to, tego, że mamy prawo tak się czuć i teraz jak my o to zadbamy, żeby było inaczej. Więc świadoma ciąża jest to podejście takie bardzo też holistyczne, abyśmy dokładnie znali swoje ciało, swoje emocje, uczucia. W tym oczywiście bardzo pomaga joga pranatalna, także warto wybrać się na zajęcia jogi pranatalnej lub uczestniczyć w jakimś kursie. I kiedy właśnie mamy czas na to, aby troszeczkę połączyć się ze swoim ciałem, ze swoimi emocjami i to sobie wszystko ładnie wyjaśnić. Świadoma ciąża jest to też podejście do naszego zdrowia, do tego jak się odżywiamy, jaką prowadzimy aktywność fizyczną, jak odpoczywamy. I też świadoma ciąża jest to relacje z innymi osobami, czyli my jesteśmy w ciąży, kobiety w ciąży, ale też jaką mamy relację z partnerem, z ojcem dziecka, czy z, nie wiem, rodzeństwem twojego maleństwa, bo może to już być któraś twoja ciąża, relacje z przyjaciółmi, z rodziną. Także jest to okres bardzo ważny dla kobiety, jest to okres, który jest innym czasem, tak? Jest takim wyjątkowym czasem, dlatego warto zadbać o to, aby być właśnie świadomym, aby dokładnie wiedzieć, co się dzieje. Do tego zapraszam Ciebie.